Kiedy zaczynamy pracę z overlockiem, okazuje się, że najtrudniejsze na początku jest jego prawidłowe nawleczenie. A tak naprawdę wystarczy znajomość kilku bardzo prostych zasad, żeby okazało się, że nawlekanie overlocka jest bardzo szybkie, łatwe i przyjemne. Od czego zaczniemy? W pierwszej kolejności pokażę Wam, jak wykręcać i wkręcać igły w overlocku oraz jak wymontowywać stopki, ponieważ overlock działa w tym zakresie dokładnie tak samo jak maszyna do szycia, czyli stopki są wymienne. Żeby wypiąć stopkę, należy unieść ją do góry i w przypadku overlocków z systemem Matic, czyli systemem zatrzaskowym, wystarczy nacisnąć z tyłu uchwytu trzymającego stopkę czarny przycisk. Po naciśnięciu czarnego przycisku stopka samoczynnie spada, wystarczy delikatnie unieść stopkę nieco wyżej i możemy już ją ruszać i wymieniać, albo wpiąć z powrotem. Co zrobić, żeby wpiąć z powrotem? Zwróćcie uwagę, że w tym miejscu, w uchwycie trzymającym stopkę, jest zrobione takie wyżłobienie i w to wyżłobienie będzie wchodził ten wałeczek. Wystarczy stopkę podłożyć na wysokość wyżłobienia i uchwytem do opuszczania złapać stopkę z powrotem. Słychać cyknięcie, stopka wpięta, uchwyt trzyma stopkę. Kiedy podnosimy uchwyt, stopka już nie spada. Co z igłami? Żeby wykręcić którąś z igieł, muszę wziąć klucz imbusowy albo płaski śrubokręt, w zależności od tego, co mam w zestawie standardowym i jaki mam system w tym konkretnym overlocku, z którego korzystam. W moim przypadku jest to klucz imbusowy. Wkładam klucz imbusowy w śrubę i odkręcam dokładnie tak, jak wszystkie inne śruby. Nie muszę wykręcić tej śruby do samego końca. Wystarczy, że tylko lekko ją poluzuję i już mogę igłę wyciągnąć. Sposób montowania jest dokładnie taki sam jak w maszynach domowego użytku, czyli jeśli mam igłę półpłaską, plecy maszyny overlocka pokrywają się z plecami, czyli z płaską częścią igły. Płaska część igły, inaczej możemy sobie na skojarzenie zapamiętać jej plecy, tył, plecy do pleców, tył do tyłu. Płaska część mam pod paluszkiem, wsuwam sobie najpierw igłę w tę przestrzeń, wkładam w otwór i podciągam do góry. Dokręcam z powrotem. Na co warto zwrócić uwagę w tym momencie? Na to, że igła ma być wsunięta do góry, ale nie maksymalnie dociśnięta. Jeśli będziemy wciskać igłę maksymalnie do góry, potraktujemy ten proces siłowo, może się okazać, że wkręcimy igłę o dosłownie pół milimetra za wysoko. Czym to skutkuje? Tym, że później maszyna w ogóle nie będzie chciała zawiązywać ściegu. W rozdziale dotyczącym najczęściej pojawiających się problemów w pracy z overlockiem omówię ten problem jeszcze raz i pokażę Wam, jak to wygląda w praktyce. Mamy przerobione wypinanie i wpinanie stopki. Mamy przerobione wkręcanie, wykręcanie igły. Zabieramy się za nawlekanie. Od czego trzeba zacząć? Przede wszystkim wyciągamy prowadnik, podnosimy stopkę, bo przypominam, że tak jak w maszynie do szycia, podniesienie stopki powoduje rozchylenie talerzyków, które odpowiadają za naprężanie poszczególnych nitek. W niektórych overlockach nad tymi naprężaczami możecie jeszcze spotkać w tym miejscu, dokładnie w tym, przyciski do zwalniania naprężenia, dodatkowe, czyli talerzyki jeszcze będą się rozchylać. W tym overlocku podniesienie stopki powoduje rozchylenie talerzyków. Mam wyciągnięty prowadnik, mam podniesioną stopkę. Kolejnym krokiem dla własnego bezpieczeństwa powinno być wyłączenie overlocka, wyłączenie zasilania. Mam wyłączone zasilanie, otwieram klapkę po to, żeby mieć dostęp do wszystkich punktów nawlekających dół i możemy zaczynać. I teraz najważniejszy moment.
jaka jest kolejność nawlekania overlocka? Logika wskazywałaby, że zaczęlibyśmy od samego początku. Od lewej strony do prawej, tak jak robimy większość rzeczy. I to by był pierwszy błąd. Overlock zaczynamy nawlekać od tych dwóch punktów. Te dwa naprężacze odpowiadają za pracę dołu. W pierwszej kolejności musimy nawlec naprężacz odpowiadający za pracę górnego chwytacza. Chwytacz górny to ten, który będzie wychodził ponad powierzchnię płytki ściegowej. Raz jest w dole, raz w górze. Ten naprężacz, zielona droga, chwytacz górny. Drugi w kolejności jest chwytacz dolny i ten chwytacz będziemy nawlekać jako drugi. Niebieski naprężacz, niebieska droga, chwytacz dolny. Dolny, ponieważ ten nie wychodzi w ogóle ponad powierzchnię płytki ściegowej. Kręcę kołem zamachowym z boku overlocka i zwróćcie uwagę, on w ogóle nie pracuje góra-dół. Jedyna jego praca to lewa-prawa. W tym miejscu. Górny wychodzi ponad powierzchnię, dolny pracuje tylko prawo i lewo. Zacznijmy po kolei. Górny chwytacz. Zalecam, żeby przy pierwszym nawlekaniu skorzystać z tego podziału na kolory. Raz, że będzie Wam łatwiej nawlec, a dwa, że jak już zaczniecie wykonywać ścieg, będziecie widzieć, która nitka pojawia się w którym miejscu i jak zmienia się jej układ na tkaninie, kiedy sterujemy poszczególnymi naprężeniami. Nawlekanie overlocka zaczynamy od zielonej nitki, czyli od górnego chwytacza. Po kolei. Zakładamy nitkę nad szpień i przekładamy ją przez punkt numer 1, następnie przez punkt numer 2 i kierujemy się do punktu numer 3. Następne miejsce, przez które musi przejść nitka, to talerzyki w naprężaczach. Cały czas kierujemy się zieloną drogą. Jesteśmy przy czwórce. Czwórka podpowiada nam wraz z strzałką z grotem, że mamy przejść w dół. Szukamy piątki. Jestem przy piątce. Następnie szukam punktu numer 6 oznaczonego zieloną kropką. Jestem w tym miejscu. W dalszej kolejności nitka idzie do haczyka oznaczonego cyferką numer 7. W tych miejscach, niezależnie jaki masz overlock, zwróć uwagę, żeby nitka nie zaplątała się o punkty, które nie należą do Twojej drogi. Czyli w tym przypadku, jeśli kieruję się cały czas drogą zieloną, uważam, żeby nitka nie przeszła mi przez punkt należący do drogi niebieskiej. Jestem przy siódemce, czyli muszę szukać ósemki. Na obrazku mam podpowiedź, że ósemka to dziurka w górnym chwytaczu. Pamiętaj, że w zestawie standardowym masz pensetę, z której możesz teraz skorzystać, żeby Ci było łatwiej nawlec chwytacz. Przeciągam nitkę, uważam, żeby nigdzie mi się nie zaczepiła po drodze. W ten sposób. Idąc z naprężacza, droga zielona, czwórka, piątka, szóstka, siódemka i ósemka. Nawleczone. Co ma się stać z tą nitką? Teraz możesz zadawać sobie takie pytanie. Odpowiedź brzmi, przeciągamy ją sobie do tyłu. Przekręcę teraz cały overlock z powrotem, żeby rozpocząć nawlekanie chwytacza dolnego. Tę nitkę mam już z tyłu. Lecimy do drugiego chwytacza. Znowu umieszczam niebieską nitkę na szpieniu i szukam jedynki. Przeprowadzam nitkę przez punkt numer 1, czyli jestem w tym miejscu. Następnie przez punkt numer 2, czyli jestem w tym miejscu. I z dwójki naturalnie idę do trójki.
nitka przez oczko przy trójce i znowu ten sam manewr, czyli upewniam się, że nitka weszła mi w talerzyki, które znajdują się przy naprężaczu niebieskim. I teraz skupiam się tylko i wyłącznie na drodze niebieskiej. Nawet jeśli w Twoim overlocku nie ma tych oznaczeń cyfrowych, bo tak może być, kieruj się kolorami, które na pewno będą. Idę do piątki. Piątka. O, tak będzie lepiej widać. Piątka pokazuje mi, że mam się kierować w tę stronę i szukać dwóch punkcików oznaczonych szóstką i siódemką. Tutaj na haczykach od góry, czyli dokładnie w tym i w tym miejscu, mam oznaczone kropeczki. Tu podkładam nitkę, dokładnie w te miejsca i szukam ósemki. I zobaczcie, że taka ósemka pojawia się na haczyku, który jest poniżej haczyka, który wcześniej służył nam do nawleczenia tego chwytacza. Zaczepiam sobie nitkę i teraz będę musiała nawlec chwytacz dolny. Zwróć uwagę na bardzo ważną rzecz. Chwytacz dolny pojawia nam się tylko w ograniczonym zakresie. Nie widzimy jego tyłu. I żeby nawlec tył, w wielu overlockach występują podajniki, które mają nam pomóc w nawleczeniu tego chwytacza. Jeśli takiego podajnika nie ma, to wówczas ta pokrywa z boku overlocka, ta część, będzie się otwierać. I wtedy będziemy mogli podać sobie pensetą nitkę z tego punktu, z tego ostatniego widocznego, na tę drugą stronę. W tym overlocku mamy dużo łatwiej i bardzo dobrze. I teraz co muszę zrobić? Jestem przy ósemce. Gdzieś powinnam mieć dziewiątkę. Ta dziewiątka znajduje się tutaj. I o co chodzi? Chodzi o to, że wysuniemy sobie ten chwytacz do nawleczenia za pomocą przesunięcia tego przycisku, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ustawisz sobie koło zamachowe w tej pozycji. Czyli kreska ma się spotkać z kreską. To z tym. Wracamy z overlockiem. Ściąga do tego znajduje się również tutaj. Tu jest narysowany obrazek, gdzie kreseczka nie zgadza się z kreską na obudowie. Kreseczka z koła zamachowego nie zgadza się z kreseczką na obudowie. Przekreślone, źle. Kreska z koła zamachowego ma się spotykać z kreską z obudowy. Przy tym układzie przesunęłam, odsłonił mi się chwytacz. Widzę teraz cały. Tak? Od ósemki przeciągam zatem nitkę w to miejsce i teraz wystarczy, że ruszę kołem zamachowym z powrotem. Chwytacz wrócił do swojej pierwotnej pozycji. Pozostało mi zatem tylko i wyłącznie nawleczenie oczka. Za pomocą pensety nawlekam, wyciągam nitkę i znowu upewniam się, że oczko, które tutaj się robi, nie zaczepi mi się o żaden inny punkt. I wracamy sobie jeszcze raz przez całą drogę. Byłam przy naprężaczu, poszłam cały czas niebieską trasą, czwórka, strzałka z grotem w dół mówi nam, szukamy piątki niżej. Jestem przy piątce, szóstka, siódemka, ósemka. Tu pamiętamy o tym, że musimy nawlec fragment chwytacza, którego nie widać. W tym przypadku możemy sobie odsłonić ten chwytacz przy odpowiednim ustawieniu koła zamachowego. Odsłaniam, nawlekam, chwytacz wraca do pierwotnej pozycji, nawlekamy oczko i dół gotowy. Wcale to nie było takie trudne. I teraz po nawleczeniu chwytacza zabieram sobie nitkę. Mogę ją umieścić pod stopką, dokładnie w taki sposób. I póki co mogę zamknąć pokrywę. Przechodzimy do nawlekania igieł. Zaczynamy od igły wewnętrznej, czyli igły prawej, czerwonej. Znowu ta sama kolejność. Umieszczasz nitkę na trzpieniu, przeprowadzasz ją przez punkt pierwszy, następnie przez punkt drugi, potem punkt trzeci,
I ta sama historia. Nitka musi przejść przez talerzyki w naprężaczu. Doszłyśmy do punktu czwartego. Szukamy piątki. Idziemy tak, jak pokazuje nam strzałka. Trzymamy się prawej strony, bo będziemy nawlekać prawą igłę. Przekładamy przez haczyk tuż przy igle i nawlekamy igłę. Jeśli jest Ci teraz niewygodnie przez to, że pokrywa jest zamknięta, możesz sobie ją oczywiście odsunąć. Przez cały czas, kiedy przeprowadzamy nitkę i nawlekamy, stopka ma być podniesiona, żeby talerzyki trzymające naprężenie w trakcie szycia były otwarte. Dzięki temu możesz swobodnie i płynnie przeciągać nitkę. Natomiast na już tym finalnym etapie nawlekania oczka w igle, jeśli znowu jest Ci odrobinę niewygodnie, możesz sobie stopkę opuścić. Nawlekamy igłę. I przeciągasz nitkę do tyłu. W ten sposób, czyli tak jak nitki z chwytaczy poszły sobie do tyłu, tak samo nitka z igły też idzie do tyłu. Nawleczone. Po nawleczeniu igły prawej nawlekamy drugą igłę, lewą, czyli zewnętrzną. Wkładam sobie nitkę nad szpień, czyli dokładnie taka sama kolejność jak do tej pory. Przechodzę przez punkt numer 1, następnie przez punkt numer 2. Idę oczywiście do trójki. Przeprowadzam nitkę przez naprężacze, przez naprężacz w talerzykach. Idę cały czas żółtą drogą. Jestem przy czwórce, piątce. Nawlekamy sobie igłę lewą, czyli idę lewym tunelem. I teraz nitka idzie pod haczyk tuż przy igle. I właśnie, ja miałam zostawiony overlock na ściegu trzynitkowym, więc dokręcam sobie igłę tak, żebyśmy już mieli nawleczony rzeczywiście pełen komplet nici. Odkręcam gniazdo. Wprowadzam sobie igłę. Wkładam ją maksymalnie do góry i przykręcam śrubę w gnieździe z powrotem tak, żeby igła się nie ruszała. No i teraz znowu ten sam etap. Jeśli przeszkadza Ci czy obudowa, czy stopka, możesz sobie opuścić, możesz sobie otworzyć. A jeśli Ci nie przeszkadza, nawlekasz sobie po prostu igłę od przodu do tyłu. Muszę jednak otworzyć, żeby Wam to pokazać jedną ręką. Ciach. Przeciągamy do tyłu. Dokładnie tak samo jak igła prawa. Reasumując. Zaczęliśmy nawlekanie od chwytacza górnego, czyli od zielonej drogi. Na tym etapie jeszcze możesz się upewnić, czy wydaje Ci się, czy na pewno jest nawleczone wszystko prawidłowo, a oczywiście zostanie to zweryfikowane w trakcie próbnego szycia. Zieloną sprawdzam, jest we wszystkich punktach, niebieską sprawdzam, czyli chwytacz dolny, jest też we wszystkich punktach, nitki skierowane do tyłu, dół, czyli ta część jest nawleczona ok. Igły. Byłam w drodze czerwonej, przeprowadziłam przez wszystkie punkty, byłam na drodze żółtej, przeprowadziłam przez wszystkie punkty. Nitki są za haczykiem, tutaj już z tyłu przy igle, przeprowadzone od przodu do tyłu i skierowane do tyłu. Wszystkie nitki mam z tyłu. Teraz czas zweryfikować, czy nawleczenie jest prawidłowe.